A potem polecieliście do Grecji i też zastanawiałem się, skąd w ogóle taki wybór? Czy to jest jakieś takie magiczne i wyjątkowe miejsce dla was? No powiem ci, że wybór tego miejsca był... W ogóle nawet sekundy się nie zastanawiałam nad miejscem. I to było nasze, wiesz co, marzenie, żeby tam pojechać od 2 lat. I to była taka dość spontaniczna decyzja o całym przedsięwzięciu greckim. To była spontaniczna decyzja, aczkolwiek nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że chcemy to zrobić właśnie tam. Dlatego, że wiedziałam, że nikt z moich przyjaciół i z moich bliskich tam jeszcze nie był. Więc to było cudowne. Joanno, nie podzieliliście się wieloma fotografiami w internecie z waszej pięknej uroczystości, a wszyscy zastanawiali się, jak długo trwała zabawa, czy były tańce na stole, no i czy były jakieś polskie akcenty. No więc tańców na stole, przyznam ci, nie było. Za to był taniec Zorba. No bo, wiesz, stwierdziliśmy, że jaki by tu wymyślić, co będziemy walca tańczyć jako pierwszy taniec, albo co? I to się stało takie naturalne, zupełnie takim, wiesz, wyborem w ostatniej chwili. To zatańczmy Zorbę i nie sami, tylko ze wszystkimi, no bo to jest też taki taniec. Ale stresowałaś się nim? Wiesz co, nie, no bo to jest zabawa tak powinna proste. Być zabawą. Wiesz, to jest tak prosty też taniec, noga w prawo, noga w lewo mniej więcej, że tu się też nie ma czym stresować. Natomiast to jest taniec taki niesamowicie energetyczny, że wszyscy się wtedy podrywają ze stołu i chce im się. Tymi polskimi akcentami miałem na myśli wszystkie gry i zabawy, szczególnie rzucanie welonem i o to właściwie chciałem zapytać, czy było. Wiesz, welonem nie rzucałam, bo nie miałam welonu, ale rzucałam, wyobraź sobie swoją wiązanką. Zresztą miałyśmy z tym tyle zabawy i tyle śmiechu. Może nawet zrobię ten post na Instagramie, pokażę to, bo to rzeczywiście wyglądało rewelacyjnie. I do tego stopnia się świetnie z tym bawiłyśmy, że zrobiłyśmy to 2 razy.